Witam Państwa bardzo serdecznie na otwarciu wystawy będącej wynikiem ogólnopolskiego przeglądu ogólnopolskiego pleneru malarskiego Krajobrazy Świętokrzyskie Solec z 2012. Organizatorami tegoż pleneru byli Urząd Miasta i Urząd Gminy Solec Zdrój oraz Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej w Kielcach. O dalsze poprowadzenie dzisiejszego spotkania proszę pana prezesa Mirosława Benedyktowicza. Dzień dobry Państwu. Pragnę powitać wszystkich Państwa w imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej w Kielcach oraz artystów, którzy są autorami tutaj wiszących obrazów. Dzisiaj tak się składa, że mam grupę uczestników, artystów, którzy tutaj się znajdują, więc poproszę Panie, Pani Tamara Maj, Pani Barbara Spirowska, proszę tutaj gdzieś obok. Zaprezentujmy się, bo może nie wszyscy uszczelnie też wiedzą, kto jest artystą tutaj z tego miasta. Jeszcze mamy Marianę Żywczyka, tak, też poproszę, żebym tutaj nie przegapił. I Piotr. Beata, tak. Myślę, że będę sama odpowiedzieć. Proszę Państwa, tak jak już Pani Dyrektor wspomniała, że organizatorem pleneru i taką instytucją finansującą, trzeba powiedzieć, to był Urząd Gminy Solec Zdrój. Dzisiaj tutaj mamy obecnego Pana Wicewójta Artura Cygana. Tak się składa, że Pan Wójt Adam Pałys nie może tutaj być obecny, ale jest z nami całym swoim sercem i będzie na pewno tam przeżywał to nasze spotkanie. Proszę Państwa, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej, stowarzyszenie, które zajmuje się edukacją, szeroko pojętą społeczną edukacją, szczególny nacisk kładzie na dzieci i młodzież, ale również kształtujemy społeczeństwo. I co roku organizujemy plenery artystyczne, w czasie których odbywają się również warsztaty dla dzieci i młodzieży lub akcje plastyczne. Właśnie w ubiegłym roku, w czasie pleneru w Solcu Zdroju, również poświęciliśmy trochę czasu miejscowym dzieciom i młodzieży. Dalej coś na temat jeszcze naszej działalności. Trzeba zaznaczyć, że na terenie powiatu pruskiego działamy od kilkunastu lat, bo nasza działalność rozpoczęła się w ubiegłym wieku, proszę Państwa, czyli w 1994 roku. Zaprosił nas ówczesny wójt gminy Solec Zdrój, również na plener malarski. Był to plener kameralny, bo brało tylko sześciu artystów udział, ale był plener. Teraz, po tylu latach, również władze gminy zwróciły się do nas z prośbą o promowanie tego pięknego solca poprzez sztukę profesjonalną. Plener, chciałem powiedzieć, był bardzo obfity, także mieliśmy dużo pracy i to właśnie widać tutaj na ścianach, gdzie 48 obrazów zaprezentujemy. Ta wystawa, proszę Państwa, jest wystawą objazdową. Wystawa pierwsza odbyła się w Kielcach, w Domu Środowisk Twórczych w miesiącu grudniu, na początku grudnia. Tam wystawa była również prezentowana. Solec, który wspaniale się prezentował, to jak Państwo widzą dzisiaj również Solec zdaje na szóstkę egzamin. Dalej wystawa pojechała do Krakowa. Zostaliśmy zaproszeni do Krakowa. No więc trzeba było podnieść sobie poprzeczkę również, prawda? I w pięknym obiekcie, zajeździe kościuszkowskim, zabytkowym obiekcie na Białym Prądniku, otworzyliśmy wystawę Świętokrzyskie Krajobrazy Solec Zdrój. Zaskoczenie było
Oczywiście, dlatego, że również Sorec Drój pięknie się prezentował. Mieliśmy bardzo dużą grupę miłośników sztuki. Było bardzo, można powiedzieć, ciasno. No, dzisiaj się to wiaduje. W ostatnich dniach mam sygnały z Krakowa i tu, panie wójcie, proszę odebrać informacje. Bardzo pozytywne, otrzymuję telefony, że piękna wystawa i Solec prezentował się wspaniale. To jest bardzo ważne w tak dużym środowisku. Tyle, co bym mógł powiedzieć na temat działalności, na ten temat, co się, jak ta wystawa, ona się przemieszcza. Stąd wystawa pojedzie już na ostatnią swoją edycję do Solca Zdroju. W połowie kwietnia będzie wielkie otwarcie. Myślę, że również będzie wspaniale i w imieniu tutaj pana obecnego wójta zapraszamy również mieszkańców Buzka, żeby wsiedli swoje samochody lub jakieś tam lokomocje, prawda, busowe i tym podobne i przemieścili się kilkanaście kilometrów do pięknego Solca. Będziemy mile witać tutejszych obecnych uczestników, a również tych, którzy przyjadą, żeby jeszcze zobaczyć, mieć szansę obejrzenia tej ciekawej wystawy. Chciałbym trochę oddać głos teraz pani komisarz wystawy, która jest komisarzem, pani Beata Borek. Coś powiedziała też od siebie. Dziękuję bardzo, Mirku. Witam państwa bardzo serdecznie. Chciałam powiedzieć tak może króciutko na temat pleneru. Brało w nim udział 21 artystów. Wykaz, czyli nazwiska macie państwo w katalogach. Widzę, że wszyscy katalogi mają. To są przede wszystkim osoby, które są nauczycielami, no w większości nauczycielami różnych szkół, również podstawowych, średnich czy uczelni artystycznych. Mieszkaliśmy na plenerze w Solcu Zdroju, w samym centrum parku zdrowiskowego, w pięknej willi Irena. Atmosfera wspaniała. Powiem państwu, że dzięki właśnie wójtowi, wicewójtowi, jest tu z nami właśnie wicewójt Artur Cygan, któremu serdecznie dziękujemy za przepiękną wycieczkę, którą nam zorganizowali, abyśmy mogli poznać wszystkie zakątki ziemi soleckiej, a potem przenieść na swoje prace. Na prezentowanych tutaj pracach widzicie państwo no właśnie różne techniki malarskie poprzez olej, akryl, pastele, akwarele. Tutaj macie państwo taką technikę gumografię. Są techniki komputerowe i nie wiem, czy coś jeszcze chyba, chyba to wszystko. Każdy z artystów tworzył w ulubionej dla niego technice, bądź poszukiwał innych technik. Są jeszcze techniki mieszane, o których nie powiedziałam. Przede wszystkim tutaj widzimy panią Tamarę Maj w tej technice. No i cóż mogę jeszcze powiedzieć, atmosfera wspaniała, za co dziękujemy. Udało nam się, myślę, dokonać naprawdę bardzo fajnej rzeczy, że tyle prac powstało, bo powiem państwu, że to nie wszystkie prace, które tutaj prezentujemy, które powstały na plenerze czy po plenerze, są tutaj, bo jeszcze jest szereg prac, które artyści albo mają jeszcze w swoich zbiorach. Część jest w gminie Solec, w urzędzie gminy. Także no, prac naprawdę dużo. Zapraszam państwa bardzo serdecznie do obejrzenia wystawy, do obcowania ze sztuką tutaj na tej sali, do rozmów z artystami. Serdecznie zapraszam. I chcę jeszcze ze swojej strony bardzo podziękować i zaprosić państwa na lampkę wina i podziękować paniom, które przygotowały dla nas wszystkich tutaj no, przepyszne, podejrzewam, jadło, bo pięknie wygląda. Także paniom serdecznie dziękujemy. I dziękuję państwu. Może jeszcze ja zakończę. Chciałem podziękować pani dyrektor za uczestnictwo.
uczestnictwo tutaj, umożliwienie nam właśnie prezentacji cząsteczki tej pięknej ziemi Ponidzia, tej ziemi świętokrzyskiej. I jeszcze raz, panie wójcie, proszę podziękować wójtowi i wszystkim solcom za goszczenie nas w swoim terenie. Proszę państwa, co jeszcze można dodać, że pracę, owszem, można kupić, owszem, jeżeli ktoś by chciał coś zakupić, to później trzeba by zgłosić, prawda, i ewentualnie taka możliwość istnieje. Tak jak już to Radka opowiedziała, nie wszystkie prace zostały zaprezentowane. Ja też robię niespodziankę na Solec, bo będzie więcej moich prac, także to też będzie coś nowego. A tam 16 obrazów, które jeszcze bardziej też oddają ciekawe fragmenty Solca, także warto pojechać. Dziękuję i życzę miłych przeżyć.